przed spotkaniem z Resowią Rzeszów. Dzisiaj z nami Damian Hilbrycht. Dzień dobry, Damian. Dzień dobry. Przewrotne jest to życie piłkarza. Po raz kolejny dowiadują się o tym i piłkarze, i sztab, i grono sympatyków tutaj klubu z Niecieczy. Trener Mariusz Lewandowski nie trenuje już z zespołem. Jak wygląda więc ten tydzień przygotowań, jeśli chodzi o zespół Słoni? Ten tydzień wygląda następująco, także aktualnie trenujemy pod okiem trenera Jakuba Drwala. Przygotujemy się normalnie do spotkania z Resowią. Wiemy, jaki mamy cel w tym spotkaniu i chcemy zagrać w nim przede wszystkim jak najlepiej, a najważniejsze jest to, żeby zdobyć 3 punkty. 4 mecze w rundzie wiosennej Fortuna pierwszej ligi, tylko 2 punkty na koncie Słoni. Trener Lewandowski poza drużyną. Jak szatnia zareagowała na tę zmianę? Na pewno jest to ciężka sytuacja dla nas, bo wiemy, że każda zmiana trenera to też jest nasza wina, bo my wychodzimy na boisko i bierzemy za to odpowiedzialność. Natomiast musimy pracować dalej, czekać na to, jak sytuacja się rozwinie. Chcemy się dobrze zaprezentować, wiemy, że ten początek tej rundy był w naszym wykonaniu słaby i musimy zacząć punktować. Przewrotne jest to życie piłkarza, od tego zacząłem, bo na pewno to nie pierwszy raz w twojej karierze piłkarskiej, że ten szkoleniowiec się zmienia. Tak, miałem już taką sytuację bodajże w Resowi Rzeszów właśnie, czyli w naszym przeciwniku aktualnym. No na pewno nie jest to łatwe, ale no cóż, życie toczy się dalej i trzeba pracować dalej. Czy ten trening, który dzisiaj w tym tygodniu wykonujecie, czy on się, nie wiem, znacząco różni, czy to jest trochę kontynuowanie tych nawyków, które zostały wam wprawione przez tę minioną część sezonu, czy na pewno kibiców to interesuje, jak wygląda ten trening tak naprawdę w tej przerwie, bo wiemy, że ten trener nowy do zespołu przyjdzie. No teraz na pewno zostały wprowadzone lekkie poprawki tutaj pod okiem trenera Kuby. Zobaczymy, jak my się do tego dostosujemy. Chcemy to jak najszybciej złapać, żeby ten mecz dobrze nam wyszedł i żebyśmy go przede wszystkim wygrali. Atmosfera w drużynie po tym troszkę niemrawym początku rundy wiosennej? Myślę, że stabilna. No wiadomo, że nie jest to najlepsza sytuacja, ale musimy budować swoje poczucie wartości i wiemy, na co nas stać, i staramy się brnąć do przodu, żeby po prostu polepszyć naszą sytuację w tabeli. No właśnie, o tej tabeli powiedzmy. Wiemy, gdzie są Słonie, wiemy, gdzie jest Resowia. Wydaje się, że jest to idealny zespół do tego, żeby zapisać pierwsze zwycięstwo w tej rundzie wiosennej. Ja bym tak nie rozpatrywał rywali w tej lidze. Wiadomo, jaka ta liga jest tutaj. Każdy wygrywa z każdym. Na pewno to będzie ciężki dla nas mecz, ale będziemy do niego dobrze przygotowani i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Dziękuję, Damian. Widzimy się w sobotę w Niecieszy. Dziękuję bardzo.